Nowożytne państwa do 1815 roku, europejskie, w większości miały konstytucję, za wyjątkiem trzech mocarstw środkowoeuropejskich: Rosji, Austrii i Prus. To jest niezwykle ważna myśl, którą warto byłoby rozwinąć. Znaczy, okazuje się, że rozebrały nas nie tylko trzy absolutyzmy, ale rozebrały nas trzy absolutyzmy, które nie miały konstytucji. Gdy zobaczymy, kiedy pojawiła się pierwsza konstytucja w Rosji, to z początku XX wieku, bodajże 1806 rok, to zobaczymy, kiedy pojawiły się pierwsze konstytucje w Prusach czy w Austrii, zresztą z pewnym udziałem Polaków z Galicji, to jest połowa XIX wieku. Do połowy XIX wieku Polska nie tylko była monarchią konstytucyjną, jak twierdzi profesor Uruszczak czy pan profesor Ekes, właściwie od początku XVI wieku, nie tylko miała te ustawy konstytucyjne w pierwszej Rzeczpospolitej z artykułami henrykowskimi na czele, ale przecież mieliśmy i konstytucję 3 maja, mieliśmy konstytucję Księstwa Warszawskiego, mieliśmy konstytucję Królestwa Polskiego przygotowaną przez Czartoryskiego. Co więcej, Rzeczpospolita Krakowska miała 3 statuty, także właściwie Kongres Wiedeński uchwalił prawa dotyczące Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Ziemiami Rzeczpospolitej, tak jak teza, trudno było rządzić bez konstytucji, bez systemu prawnego. Znaczy, jak popatrzymy na to w takiej perspektywie, to nagle okaże się, że Polska ma jedną z największych tradycji konstytucyjnych w Europie. Jak Państwo właśnie może przedstawiliście w gazetach, Polska jest na 73. miejscu wśród marek państwowych. Innymi słowy, państwo polskie raczej nie jest marką uznawaną i bardzo szanowaną. Gdy zestawimy to z mniej więcej 20. miejscem świecie, jeżeli chodzi o wielkość gospodarki, no to z całą pewnością to 73. miejsce nas powinno zadowalać. Co więcej, gdy zostawimy to z jeszcze inną statystyką, którą na podstawie badań, które zostały przeprowadzone niedawno przez Ministerstwo Transportu, okazuje się, że obecność około 1,5 miliona Polaków na Wyspach Brytyjskich wcale tak bardzo nie wpłynęła na zmianę wiedzy dotyczącej naszego kraju. Znaczy, to prawda, więcej Brytyjczyków przyjeżdża do nas. Co prawda, Brytyjczycy mają coraz lepszą opinię o Polakach, znaczy traktują nas jako w tych statystykach, że jako normalny naród, który tylko, że może troszkę bardziej pracowity od Anglików. Natomiast w badaniach wyszło, że 2/3 Brytyjczyków nie są w stanie wymienić ani jednej nazwy żadnego polskiego miasta. Znaczy, to mi przypomina sytuację sprzed 10 lat, gdy moja znajoma Angielka z Oxfordu postanowiła przyjechać na rok do Krakowa i na Uniwersytecie Jagiellońskim uczyć języka angielskiego i powiedziała tym rodzicom, że właśnie leci do Polski, do Krakowa, a rodzice się spytali, ale czemu tak daleko, czy nie może polecieć gdzieś bliżej, na przykład do Stanów Zjednoczonych. Więc ten problem tożsamości, innymi słowy, jest problemem niezwykle istotnym nie tylko w kontekście naszej zbiorowości i budowy państwa, sprawnego państwa wolnościowego, to zadanie, które spadło na nasze pokolenie, ale jest także ważne z punktu widzenia indywidualnego, z punktu widzenia indywidualnych karier, realizacji indywidualnych celów. Jak Państwo być może już czytaliście, Ośrodek Myśli Politycznej 3 lata temu wydał słynny esej Ryszarda Legutki, esej o duszy polskiej, z którym na przykład polemizował Rafał Matyja. Z jednej strony Legutko zarzucał całkowite zerwanie ciągłości w polskiej historii. Główna teza jego dzieła jest taka, że właściwie nic nas nie łączy z tym pokoleniem Polaków, z tym narodem, który istniał tutaj na tych ziemiach przed 1939 czy 1944 rokiem. Z drugiej strony Rafał Matyja jednak uważał, że nigdy właściwie ta ciągłość do końca nie została zerwana. Tak naprawdę ten spór jest oczywiście bardzo ciekawy, ale ma bardziej charakter akademicki. Ja, nie rozstrzygając go, zwróciłbym tylko uwagę, że nawet jeżeli ta ciągłość została mocno zerwana, zaczarpnięta, nawet jeżeli rzeczywiście jest tak, że niewiele mamy wspólnego z tamtymi Polakami, to nie znaczy, że nie możemy pewnej świadomości odbudować, to nie znaczy, że nie możemy sięgnąć do tych wspaniałych tradycji, które z polską kulturą czy polską historią są związane. A rzeczywiście, biorąc pod uwagę fakty, z którymi się zapoznajemy na kartach historii,
No. Jesteśmy jednym z tych szczęśliwych narodów, wydawałoby się, które mogą stworzyć niezwykle pociągającą narrację zarówno dla obywateli Rzeczpospolitej, jak i dla obcokrajowców. Ja chciałem powiedzieć, że nie tak, mi się nie wydaje, żebym tak ostro formułował swoje tezy Szafle Grudko w Presa Juduszy Polski. On pisze tylko o tym, że rzeczywiście, że wojna i komunizm tak bardzo przeorały Polskę, że strasznie trudno nam powrócić do odbudować tożsamość. To zmieniło nas na bardzo wielu poziomach, co mi zdaje sprawę nie opisali. Przed chwilą, drodzy Państwo, w tym, jak sądzę, że to nie tylko te 40 lat jest odpowiedzialny, czas od 40 lat, nie tylko ten czas właśnie mierzy odpowiedzialność za nieszczęście, którego jesteśmy świadkami. Odpowiem z przeszłością w sposób rewolucyjny zrywamy no, przynajmniej od 1717 roku, prawda, w czasie Sejmu Niemego. Zrywamy do tego stopnia, że w naszej świadomości formowanej przez podręczniki szkolne funkcjonują pewne stereotypy. Po pierwsze, nobilitujące ich autorów, tychże stereotypów jako reformatorów myśli narodowej. Po drugie, utrwalające błędy, które nolens volens, być może zgodnie z życzeniami pobożnymi, oni popełniali, odnosząc się do wielkiej przeszłości pierwszej Rzeczypospolitej, krytykując ją już na początku, to jest na przykład polskiej anarchii, na przykład interpretacji zasady liberi veto jako zasady uprawniającej każdego pojedynczego posła do zgłoszenia przeciwu, że ten stereotyp jest nie do zwalczenia i nie ulega dla mnie wątpliwości, że wielu z Państwa, ku mojemu ubolewaniu, prawda, zapewne też uważa, że w 1505 roku, prawda, została wydana ustawa, która każdemu posłowi na Sejm pozwalała ów Sejm zerwać. No, gdyby tak było, to proszę Państwa, tych 140 Sejmów, które się do pierwszego weta udanego w roku 652 odbył, prawda, to z tych 140 paru Sejmów pewnie żaden by nie doszedł do skutku, a doszła większość, bo nie doszło raptem tam 8. Ja tłumaczę przez półtorej godziny ludziom niezwykle sympatycznym, kochającym ojczyznę, prawda, jak to było naprawdę z tym liberum veto. I po, proszę Państwa, całej, że tak powiem, uroczystości podchodzi do mnie bardzo sympatyczny jegomość i mówi, no pięknie Pan to powiedział. To było wspaniałe. Co to były za wspaniałe czasy? Tylko jakoś jeden poseł mógł zerwać, prawda? Stereotyp niestety jest bardzo efektywny. Nowoczesność była pewnym pomysłem budowy doskonale racjonalnego społeczeństwa. W różnych wersjach. Liberalizm jest jednym z pomysłów na to, komunizm był też jednym z pomysłów na to. W każdej z nowoczesnych ideologii punktem docelowym miało być doskonale racjonalne społeczeństwo, w którym nie będzie już zła, prawda? Więc wszędzie mamy pewną utopię. No i teza jest taka, że ten projekt poniósł zasadniczą klęskę. A w efekcie tego, co spowodował, czyli pewnej nadmiernej regulacji życia, prawda, wraz z powstaniem, powołaniem do życia hobsowskiego lewiatana, więc państwa jako suwerena, który reguluje wszystko, co chce, a z czasem, jak się okazuje, co tylko może na danym terytorium, mamy gigantyczny problem nadregulacji, prawda? Dzisiaj nasze życie jest poddawane rygorom prawnym na każdym kroku. To, co jeszcze niedawno można było załatwić zwykłym zwyczajem, czy
umową między ludźmi, dzisiaj musi być sproceduralizowane. Te procedury nas atakują ze wszystkich stron, no i klęska projektu nowoczesności powoduje raz, że rozpad więzi społecznych, tak? Rozpad tradycyjnych wspólnot. Lewiatan, raz powołany do życia, poczuł się uprawniony do tego, żeby bronić jednostki przed wspólnotą, przed tradycyjną wspólnotą, czy to rodzinną, czy to parafialną, czy to narodową, prawda? Państwo jako obrońca jednostki tej zupełnie fikcyjnej, wyabstrahowanej ze wspólnot jednostki, rzekomo wolnej i racjonalnej, która dopiero mocą swobodnej decyzji razem z innymi jednostkami powołuje jakieś społeczeństwo, naród, jakąkolwiek inną wspólnotę do życia. Te wspólnoty zostały albo osłabione, albo wręcz zniszczone. No i reakcja neoplemienna jest właśnie reakcją na to. Jest w tym sensie optymistyczna, że rzeczywiście mimo tych wszystkich stereotypów liberalnych pokazuje nam, że jednak człowiek jest za polityką, że ma społeczną naturę. Więc mamy do czynienia z odrodzeniem wspólnotowości. Tylko pytanie właśnie, można powiedzieć, ludzie zmrożeni, tak, wyziębieni przez tę ztechnicyzowaną, zmechanizowaną, abstrakcyjną, odgórną, scentralizowaną i przeregulowaną nowoczesność, teraz chcą się ogrzać, prawda? Ogrzać w tych wspólnotach nowego typu. Tylko pytanie, jakie to są wspólnoty? To była jedna z głównych trosk i konserwatystów, i komunitarian, i republikanów, prawda? To, że mamy do czynienia z rozpadem więzi społecznych i z tą atomizacją niesławną, z samotnością w tłumie. No to z tego wynika, że to już jest przeszłość, że mamy do czynienia z przejściem do kolejnego etapu, a więc odwrotem od samotności, od atomizacji i powrotem do myślenia w kategoriach wspólnoty. Cały problem polega na tym, że to nie za bardzo wpisuje się w kategorie, do których przyzwyczailiśmy się myśleć. My często, myśląc o narodzie, popełniamy błąd, o którym pisał z właściwą sobie przenikliwością Ortega i Gasset swojego czasu. Ujmujemy go statycznie, prawda? Zastanawiając się, czy nad kondycją danego narodu, czy nad w ogóle istnieniem danego narodu, mówimy o cechach takich jak wspólny język, wspólna przeszłość, wspólne terytorium, etc. Tymczasem Ortega zwrócił uwagę, że naród to przede wszystkim pewne wspólne działanie, kształtujące się w toku procesu, a więc na naród trzeba patrzeć dynamicznie, jako na pewien projekt wspólnej przyszłości. Oczywiście nie tylko racjonalny projekt, ale przywołując Richarda Weavera, można powiedzieć pewną także inspirującą wizję, która musi być w centrum kultury, ażeby skupiać wokół siebie pomniejsze cegiełki kultury. Nie jesteśmy raczej po prostu tym samym narodem, o którym przywykliśmy myśleć, że są Polacy, że raczej jesteśmy narodem w fazie albo w fazie rozpadu, albo w fazie przynajmniej ewidentnego słabnięcia. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w młodym pokoleniu tylko 1% ludzi wyraża chęć wpływu na sprawy publiczne, tylko 20% deklaruje się jako patrioci, no to musimy się zastanowić, czy w warunkach demokratycznych w ogóle można myśleć o jakichkolwiek sensownych, wspólnotowych reakcjach, prawda? Jeśli 50% osób regularnie chodzi około na wybory, z których tylko 20% jest patriotami, to jak może wyglądać sensowna debata publiczna w tych warunkach? Natomiast istota tej tezy polega na tym, że tradycyjny naród się rozpada na takie małe grupki, prawda? I w ogóle wspólnotowe więzi i wspólnotowe afiliacje przebiegają dziś niejako w poprzek tradycyjnego myślenia. Profesor Tomasz Szlendak zwrócił uwagę w takim świetnym tekście Życie w mozaikowym społeczeństwie na to, że mieszkając dzisiaj w jakiejś przyzwoitej dzielnicy, wymienię mój ulubiony Żoliborz, wśród ludzi o mniej więcej tych samych dochodach, prawda, jeżdżących mniej więcej tyle samo czasu i tak same odległości do pracy, etc., etc. Możemy mieć sąsiada, który jest homoseksualistą, tak, pragnącym adoptować dzieci w związku homoseksualnym, drugiego sąsiada możemy mieć ortodoksyjnego katolika, a trzeciego jakiegoś, nie wiem,
umiarkowanego singla, prawda? Totalna mozaika ludzi w bardzo niewielkiej odległości. Szwendak mówi, nie mamy już wspólnego stylu życia jako Polacy. Mało tego, nawet wspólnota sąsiedzka dzisiaj się rozpadła, prawda? Bo nie ma potrzeby dyskutować z sąsiadami, nie ma potrzeby uzgadniać z nimi czegokolwiek, no bo mamy internet, gdzie możemy, wróciwszy po ciężkim dniu z pracy, natychmiast znaleźć podobnych ludzi do siebie. Właśnie na takiej zasadzie podobieństwa estetycznego i emocjonalnego tworzą się neoplemiona. No i metafora Neopolan, którą proponuję w tekście i teraz Państwu też, polegałaby na próbie odnalezienia się zwolenników tradycyjnej polskości w tej sytuacji. Znaczy, jeżeli teza Maffesoliego jest prawdziwa, jeżeli twierdzę, że jest adekwatna do polskich realiów, to znaczy, że zwolennicy tradycyjnej polskości są już tylko jednym z wielu neoplemion, jedną z wielu nowych hord, tak? Są pewną mniejszością, być może mającą znaczącą przewagę nad innymi, pod innymi względami może być odwrotnie, która ma wspólną tożsamość, dzieli wspólne emocje, wspólną także estetykę, ale która jest tylko jedną z wielu grup. A więc teza byłaby taka, że mamy gigantyczny problem dzisiaj z naszą tożsamością narodową, że za Ortegą jesteśmy raczej narodem w fazie schyłkowym, w fazie rozkładu tożsamości, rozkładu myślenia w kategoriach całości i musimy się odnaleźć na tym etapie jako jedna z takich neoplemiennych grup i podjąć próbę, którą podjęli kiedyś Polanie, kontynuując logikę tej metafory, czyli próbę zjednoczenia plemion. Nie należy tak bardzo się przywiązywać do tych statystyk, że ludzi deklarujących się jako zaangażowanych, rzeczywiście zaangażowanych w sprawy publiczne, nigdy aż tak dużo nie było. Że zawsze to mniejszość jest wzorotwórcza, jeżeli ci Neopolanie, jeżeli to byłoby tak, byliby w stanie stać się tą grupą, która choćby miałaby te nie wiem, ile lat. 20% poparcia, to byłoby niezwykle dużo, jeżeli byłaby w stanie się zorganizować. No, ale to jest pytanie, czy ono rzeczywiście działa w takim świecie tylko rozsypanym. Polska właściwie jawi się, polskość, tradycja, jako gnębie. Oczywiście nie wszyscy to mówią deklaratywnie w tej chwili, rządzący mówią że są patriotami oczywiście, że to skandal, gdyby ich mogli posądzać o coś innego, ale równocześnie mówią to wprost, albo dają do zrozumienia, że tak naprawdę to kwestia suwerenności jest rzeczą umowną, że w świecie, który jest połączony tak licznymi więzami, no to suwerenność zaczyna znaczyć coś nieco innego. Jest to trochę, nie będę rozwijał tej sprawy, no bo jest to trochę... Jest to taki erystyczny chwyt, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że w ludzkiej rzeczywistości nie ma żadnych czystych kategorii. Wolność też nie ma nigdzie pełnej wolności. W związku z tym, czy to oznaczyło, że mam w ogóle zakwestionować tą kategorię i tak dalej, i tak dalej. No ale zdajemy sobie sprawę, jaka jest różnica między pełnym zniewoleniem a pewnymi ograniczonymi wolności, na które każdy z nas musi się decydować. To samo jest suwerennością. Ale właśnie znaleźliśmy się w szczególnej sytuacji w Europie, która być może z jednej strony się rozpada, ale z drugiej strony jest pewnym również projektem ideologicznym, który jest w dużej mierze wymierzony przeciwko tradycyjnym tożsamościom. Stoimy przed ważnymi wyzwaniami i można powiedzieć, że wygląda na to, że te ostatnie 20 lat wykorzystaliśmy, ale wykorzystaliśmy nie najlepiej i nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby sprostać tym wyzwaniom. Główną przyczyną tego jest ignorancja i główną przyczyną jest także abdykacja państwa z wychowywania nie tylko elit, ale społeczeństwa do pewnych celów wspólnych, które stoją przed nami, które mamy osiągnąć. Wybór, którego dokonał nasz rząd, który dzisiaj jest dyskutowany w parlamencie, no jest oczywiście jednym z możliwych wyborów i nie pokrylibyśmy się pewnie tak bardzo, gdybyśmy wiedzieli, że taka jest taktyka i że ten rząd bierze pod uwagę, że
sytuacji odmiennej stanie na czele takich państw jak Estonia, Czechy, dołączy się do tych państw, albo będzie im przewodził Wielka Brytania, tych państw, które na przykład są sceptyczne wobec projektu niemieckiego. Nie mamy takiego przekonania, że istnieją różne wizje i rząd wybiera ze względów taktycznych jedną albo inną strategię. Na tym polega nasz problem. Państwa obecność tutaj na tym zebraniu wydaje mi się, zadaje, no, na szczęście podaje wątpliwość ten pesymizm, prawda, zawarty w zdaniu, że nikt się Polską nie interesuje. Ten pesymizm, który przebija, może nie tak formułowany, ale do tego sprowadzający się, do tej troski. I oczywiście wydaje mi się, że nas by tu wystarczyło, proszę Państwa, jako tego elementu opiniotwórczego, gdyby ktokolwiek z opinią tego rodzaju się liczył. Pochlebiam Państwu, a i sobie rzecz prosta, prawda, że opinia nasza jest, jakby to powiedzieć, nieco wyższej jakości kulturowej niż opinia, którą serwują oponenci patriotyzmu. Dowcip ponury polega na tym, że równouprawniona z nami, z naszą kulturą, jest kultura właśnie ta druga. A już zupełnie jest tragiczne to, że kiedy są równouprawnione dwie kultury, wyższa, a więc nieco trudniejsza i niższa, czyli łatwiejsza, mówiąc po prostu, to oczywiście zwycięży ta łatwa. Ponury dowcip polega na tym, że przez 40 lat bat był po stronie kultury niższej. Dzisiaj ten bat może nie ma już charakteru, nie jest zrobiony z knuta, prawda? Nie wiem z czego, no w każdym razie skutecznie agituje za akcesją do kultury niższej. Widać to po wynikach wyborów. Zastanawiam się nad tym, pan profesor mówił o tym naturalnym procesie, że kultura niższa zwycięża, tak jak gorszy pieniądz zwycięża, wypiera lepszy pieniądz z rynku. Natomiast ja bym powiedział, że jednak w Polsce nie ma tej równowagi, ja się orientuję, że te ośrodki opiniotwórcze zostały w rękach bardzo określonych grup, które są kontynuatorami dawnej tradycji, modernizacji nas ponad naszymi głowami i wyobrażenia, że polskość jest przeszkodą w tejże modernizacji. A modernizacja, ja się zgadzam, że ona jest niższa, ale to nie jest równorzędne starcie, to jest próba wypchnięcia jakiegokolwiek innego myślenia w naszej rzeczywistości. No choćby ta obecna debata, jak Państwo się przyjrzeli tej debacie o Unii Europejskiej, to można może pogledać debatą, bo to słyszymy taki ciąg frazesów i takich gotowych frazeologizmów. No ale już nie będę się tym zajmował, pokazuję, których siła właśnie polega na tym, że one są wszechobecne, bez przerwy je słyszymy i wszyscy słyszą, że no oczywiste jest, że jeśli euro runie, no to będzie katastrofa również dla nas. Oczywiste jest, że dla nas zbawieniem jest więcej Europy w Europie i większa cena i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Kto? To tego już nie wiemy, to już nam się nie tłumaczy. To jest oczywiste samo przez się. Ale właśnie, to tak narzekamy, ale z drugiej strony można powiedzieć, że jeśli nawet, jeżeli jest tak, że choćby czysto retorycznie muszą się nasi rządzący odwoływać do takich idei jak patriotyzm, muszą mówić, że są patriotami, tylko że lepszymi patriotami takimi europejskimi. Jeśli coś takiego jest, to mimo tej tresury długotrwałej, no to może jednak coś przetrwało, nie tylko na zasadzie małej grupy Polan, ale coś w ogóle w tej szerokiej masie, która nie musi nawet się przyznawać do końca do patriotyzmu, ale poczucie tożsamości ma i być może to poczucie tożsamości jest czymś, co da się przebudzić. Znaczy, mamy dzisiaj do czynienia w Polsce spór między, przyjmijmy umowę na potrzeby tej dyskusji, między trzecią a czwartą Rzeczpospolitą, tak, jest sporem, nie jest zwykłym sporem politycznym, to nie jest taki spór jak spór między republikanami a demokratami w Stanach Zjednoczonych, czy między
Labour i konserwatystami w Wielkiej Brytanii. To jest spór o prawomocność, prawda? Zatem stoją dwie zupełnie różne wizje organizacji porządku politycznego. Jedna strona podważa prawomocność drugiej. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że prawomocność jest wartością niepodzielną, prawda? Więc taki spór może się skończyć albo dominacją, całkowitym zwycięstwem jednej ze stron i zmiażdżeniem drugiej. W sytuacji względnej równowagi sił on będzie miał charakter bardzo brutalny i to już niejednokrotnie widzieliśmy. A ta logika neoplemienna zresztą bardzo napędza tę brutalność, chociaż jednocześnie ją trywializuje. Bo to w tych kategoriach neoplemiennych jest taki ciekawy mechanizm rozbicia społeczeństwa na małe grupki, tak? I potem problemu, jak je zjednoczyć na potrzeby bieżącej polityki. No i okazuje się, że w zasadzie jedynym skutecznym sposobem jest naznaczenie wroga, wskazanie wroga, szmitowskie wskazanie wroga, ale już nie w jakichś racjonalnych kategoriach, jako zdrajcy, szkodnika, pasożyta, prawda, by sięgnąć do tych twardszych kategorii używanych w XX wieku, tylko raczej jako kogoś nieestetycznego i kogoś, z kim trudno się emocjonalnie utożsamić. No i to napędza tę brutalną logikę. No więc albo dominacja jednej ze stron, albo jakiś kompromis i wypracowanie wspólnej wizji. To są moim zdaniem dwa możliwe rozwiązania. No a dzisiaj jesteśmy w sytuacji ewidentnej przewagi jednej ze stron, ugruntowanej politycznie, ugruntowanej wyraźnym zwycięstwem wyborczym, gigantyczną przewagą zasobów medialnych, jak nieraz się porównuje, mówi o dwóch równorzędnych stronach, no to warto porównać sytuację medialną, prawda? Owszem, istnieją gazety tak zwane prawicowe, istnieją kwartalniki prawicowe, ale jakie są telewizje prawicowe, przepraszam, poza telewizją Trwam i jakie ona ma udziały w rynku, prawda? No to jest to radykalna nierównowaga i można się wręcz dziwić, że w ogóle ta strona jeszcze ma tak silny wpływ na, mimo wszystko na dyskurs publiczny. No więc pytania byłyby tu w gruncie rzeczy taktyczne. Znaczy jak urosnąć w siłę, jak się wzmocnić, jak, co mogą zrobić Neopolanie. No jestem przekonany, że tu zasadniczą odpowiedzią jest po prostu polityka, tak? Znaczy nie wystarczy rola strażników pamięci dla patriotów dzisiaj. Nie wystarczy rola pielęgnacji dawnych wartości i tożsamości w domowym zaciszu czy w gronie przyjaciół przy winie. Konieczne jest działanie polityczne. Niekoniecznie rozumiane jako polityka w sensie partyjnym, rozumiane najszerzej po arystotelesowsku jako rozumna troska o dobro wspólne. Politykę można uprawiać w redakcji Rzeczy Wspólnych, prawda? W redakcji Uważam, że można uprawiać politykę, można uprawiać politykę na uniwersytecie, podejmując sensowne działania dla dobra wspólnego, też dla wychowywania ludzi, dla kształtowania tożsamości, dla wymiany i tworzenia programów, prawda? No tego typu politykę tu mam na myśli. Więc to oczywiście nie wyklucza potrzeby polityki partyjnej, w odniesieniu obecnej polityki partyjnej na o wiele wyższy poziom. A więc krótko mówiąc, podstawowy problem to jak wygrać. Jeżeli miałbym powiedzieć coś optymistycznego, no to ten archipelag różnych inicjatyw obywatelskich, właśnie wspomnianych tutaj katolicyzm środowisk, przynosi pewne efekty. Oczywiście nie jest tak, że to się da zrobić z dnia na dzień, ale ta zmiana, która się jednak dokonała w Polsce w 2005 roku, coś, co Mirosława Grabowska nazwała podziałem komunistycznym, zostało zastąpione czymś, co można nazwać podziałem jednak solidarnościowym, postsolidarnościowym, to jest ważna zmiana. Znaczy, jak przypomnimy sobie lata 90., to jednak sytuacja była nieporównywalnie trudniejsza i debata była jeszcze bardziej zawężona, jeszcze bardziej marginalne były poszczególne stanowiska, te, które nie były
sprzeczne z głównym nurtem. Także gdybym miał powiedzieć o tych polanach, to bym powiedział, że po pierwsze możemy starać się dostrzec także w przeciwnikach współrodaków i potencjalnych sojuszników także w niektórych kwestiach, choć nie jest to łatwe. Ale powołując się na Schmidta, to jest nasz przeciwnik, a nie wróg, prawda? Znaczy przeciwnik, który ma w tej chwili odmienną wizję i sprzeczne być może z nami konfliktowe interesy. Właśnie w demokracji tak jest. Tak naprawdę liczy się tylko procedura, demokracja. Kto nie ma instytucji, kto nie ma przewagi w parlamencie, tak naprawdę nie decyduje, jest na marginesie. Ale jednak uważam, że kultura ma znaczenie i to, co robimy, ma znaczenie i przynosi efekty, tylko że oczywiście rozłożone w czasie. Oczywiście nie brak elementu, który, dla którego patriotyzm jest obrazą. Każdy patriotyzm, a szczególnie polski, to co do tego nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale to jest garstka, prawda? Ludzi, którzy mają wpływ, wydaje mi się, ograniczony na postawę ogółu, która to postawa jest po prostu bierna narodowość. I ona jest bierna dla postawa tej większości dla bardzo wielu powodów. No chociażby dlatego, że ta większość nie zna historii. Historia, że upieram się przy tym przedmiocie, prawda, jako przedmiocie ważnym, wykładana tak, jak jest wykładana, prawda, i popularyzowana tak, jak jest popularyzowana, przedstawia Polskę i Polaków jako bełkot, mówiąc po prostu, prawda, jako konstrukcję nielogiczną i zachowania absurda, syndrom zachowań, prawda, absurdalnych. To nie jest historyczna prawda. To nie ma nic wspólnego z historycznym faktem, prawda? Stąd kolejne filmy znakomitych, prawda, znakomitości naszego filmowego półświata, prawda? Kolejne filmy tylko utwierdzają ten stereotyp. Zwróćmy, proszę Państwa, uwagę tak przy okazji, że żaden z dzisiejszych aktorów nie jest w stanie zagrać prostego hrabiego, ani jeszcze prostszego oficera tak zwanego sanacyjnego, prawda? Ich zachowanie nie tylko wkładane im przez scenarzystę i reżysera, to jest zachowanie absolutnie nie mające nic wspólnego ze sposobem bycia tamtych ludzi, prawda? To, co kiedyś, to środowisko, które było kiedyś elitą, nie ma przebicia do świadomości społecznej w żaden sposób. Stąd, proszę Państwa, wydaje mi się, że troską naszą powinno być nie tyle to, że gdzieś tam czyta, prawda, na te umysły nieświadomej części społeczeństwa. Rozmaita pokusa quasi czy pseudointelektualna, tylko nas, czy kult, czy antykulturowa, tylko naszą troską, przedmiotem naszej troski powinna być, proszę Państwa, jednak edukacja przede wszystkim, a w tym edukacja historyczne. To znowuż jest pytanie, jak tego dokonać, prawda? Jak na skalę masową i ogólnonarodową, czy ogólnospołeczną, zmienić edukację? No i znowu odpowiedź jest taka, że bez polityki się tego nie da, prawda? Najpierw trzeba mieć władzę polityczną i wtedy dopiero można zmienić edukację. Można oczywiście tworzyć wysepki i to należy robić, nowych kolegiów sztuk wyzwolonych i przywracać tradycję klasyczną zreinterpretowaną z perspektywy dzisiejszej do użytku i wychowywać ludzi w tym duchu, no ale na skalę masową bez przyjęcia po władzę polityczną to się nie uda. My musimy wygrać, oczywiście nie tak jak Mieszko wygrywał ze swoimi rywalami politycznymi, ale musimy wygrać na tych warunkach, które mamy dzisiaj, w tych warunkach rywalizacji, więc musimy wygrać politycznie i kulturowo.
Natomiast czy da się uniknąć całkowicie przemocy? Myślę, że nie. Nie mówię o przemocy w sensie fizycznym, mówię o przemocy w sensie symbolicznym i dyskursywnym. My jesteśmy notorycznie poddawani tego rodzaju przemocy, więc przez stronę, która ma gigantyczną przewagę zasobów pod każdym względem, a więc musimy podejmować rękawice, tak? Przy czym odpowiedzią na wykluczanie nie jest syndrom sztokholmski i celebracja swojego statusu ofiary, tylko odpowiednie, silne wykluczenie drugiej strony. Natomiast to nie powinno oznaczać oczywiście myślenia w kategoriach, w moim przekonaniu, niszczenia wroga, tak? Tu jest też tą opowieścią, z tą teorią, żeby nie umniejszać tego wagi neoplemienną, wiąże się problem tego, o czym mówił właśnie Ortega, tak? Braku pewnej wspólnej wizji, braku wspólnej wizji inspirującej programu przyszłości. Znaczy opowiadanie o AK, o historii, o artykułach henrykowskich jest oczywiście fundamentalne i niezbędne, ale to już po prostu dzisiaj nie wystarczy, żeby zakorzenić tych wykorzenionych ludzi, których wszędzie mamy dookoła, prawda? Krótko mówiąc, jeżeli jesteśmy narodem w kryzysie, to potrzebujemy nowej koncepcji narodu politycznego, tak? Koncepcji, którą trzecia obóz dominujący obecnie miał, ale która się po prostu nie sprawdziła, poniosła klęskę, prawda? Czy mit okrągłego stołu jest rzeczywiście mitem założycielskim, porównywalnym z wygnaniem tyranów z Rzymu, prawda? Albo uchwaleniem konstytucji amerykańskiej i heroizmem Jerzego Waszyngtona? Czy rzeczywiście Bronisławowi Geremkowi, Adamowi Michnikowi, innym generałowi Jaruzelskiemu, innym architektom ładu skonstruowanego po 1989 roku jesteśmy skłonni przypisywać takie cechy, jak Amerykanie przypisują swoim ojcom założycielom, no to są nasi odpowiednicy amerykańskich ojców założycieli, prawda? No nie, nie. Dzisiaj mam wrażenie, że w mit założycielski III Rzeczpospolitej poza jego konstruktorami mało kto już po prostu wierzy. Ten mit jest skompromitowany i ten pomysł na republikę jest skompromitowany. Potrzebny jest nowy pomysł na naród polityczny, nowy mit założycielski. Być może nowy akt, znowu zaznaczam, że mówię metaforycznie, tyranobójstwa. Czyż ja myślę, że ten mit istnieje. Ten mit istnieje, został roztrwoniony, zapoznany, ale jednak istnieje. I to jest solidarność. To jest wspaniały, niesamowity ruch, który wzbudzi podziw, uznanie, zdumienie wszędzie na świecie, najmniej w Polsce. To jest taki heroiczny zryw całego narodu, który odnalazł swoją wspólnotę. Zryw, który był właśnie taką emanacją republikańskiego ducha. Wydawałoby się w czasach najmniej temu sprzyjający. Pewnie coś się poprawiło, to, że postkomuniści zostali tak zepchnięci gdzieś tam w kierunku jakiegoś marginesu naszego życia politycznego, to bardzo dobrze, ale nie może, musimy zdać sobie sprawę, że obecnie nami rządzący wybrali rolę w tej chwili dość jednoznaczne emanacji, reprezentacji naszego establishmentu. Establishment pochodzi z tamtych czasów. Tworzenie jakichkolwiek kategorii narodu polega na tym, że ktoś się tworzy, grupę, ktoś należy do tego narodu, a ktoś do niego nie należy. To nie znaczy, że się zamyka drogę do tego narodu komuś ze względów etnicznych czy jakkolwiek. Nie. Ale chodzi o to, że chodzi o pewien wybór, o pewną tożsamość i o to, że dokonuje, że ktoś, uznając się za członka narodu, nakłada na siebie pewne lojalności i zobowiązania. Jeśli nie przyjmuje, no to wtedy w tym narodzie nie za bardzo by można go odnaleźć. Jeżeli ja dzisiaj słyszałem Janusza Palikota, który mówił, że jemu jest dużo bliżej do Merkel, tam wymieniał różnych Barozo i tak dalej, niż do Kaczyńskiego, etc. Ja myślę, że on mówi prawdę, tylko należy wyciągnąć z tego wnioski. Rzeczywiście, w odniesieniu do Janusza Palikota. I do tych ludzi, którzy go wspierają. I że musimy zdać sobie sprawę, że jednak ileś postaw jest niepatriotyczny i jest wymierzony w naszą wspólnotę. I nie powinniśmy zamykać na to oczu. Nie powinniśmy zamykać na to oczu, bo to jest po prostu tylko próba uniknięcia, stanięcia twarzą w twarz rzeczywistości.